Witajcie. Często mnie pytacie o inspiracje, dlatego postanowiłam przygotować Wam listę filmów. Wybrałam 10 filmów, niebezpiecznych filmów, które zmieniają naszą świadomość, po których nasz obraz świata jest troszeczkę inny, trochę poszerzony, gdzieś tam otwierają się pewne klapki w umyśle i możemy spojrzeć na świat, na rzeczywistość, na swoje życie w inny sposób. Lista jest oczywiście subiektywna. Na początku chciałam te filmy ułożyć co do ważności, ale to też jest dyskusyjne, bo trudno było je tak ustawić, który film jest ważniejszy, który nie jest ważniejszy, bo każdy jest troszeczkę inny. Dlatego ustawiłam te 10 filmów datami, czyli od najwcześniej nakręconego do tych najświeższych. Mam nadzieję, że te filmy Was zainspirują. Niektóre pewnie widzieliście. Starałam się też, żeby ta lista zawierała filmy takie mniej znane. A czekają nas teraz długie zimowe wieczory, więc może Was to zainspiruje do obejrzenia. No i znajdziecie coś tam dla siebie. Więc zaczynamy. Film numer jeden. Jest to kultowy film mojego dzieciństwa. Film nazywa się Niekończąca się opowieść. Już Wam kiedyś o nim mówiłam. Film został nakręcony na podstawie książki Niekończąca się historia, do której Was serdecznie odwołuję, bo książka jest znacznie szersza, zawiera więcej wątków. Film zawiera tak naprawdę tylko jakąś tam pierwszą część, powiedzmy, tej książki. Dlaczego warto obejrzeć ten film? Co prawda wydawać by się mogło, że jest to film dla dzieci, ale dzieci znajdą tam coś innego, dorośli znajdą coś innego. Tam pojawia się wątek poszukiwania siebie, pojawia się wątek pewnych bram, przez które musimy przejść. Nawiązywałam do tego filmu i inspirowałam się nim podczas nakręcania dwóch filmików na temat bram związanych z przebudzeniem. Te filmiki też Wam podlinkuję jeszcze pod filmem. Więc myślę, że warto obejrzeć ten film. Jest to film o poszukiwaniu siebie tak naprawdę. O poszukiwaniu siebie i odkrywaniu swoich możliwości, o powrocie do wiary w marzenia, do takiej czystej kreacji. Film był nakręcony w 1984 roku, ale myślę, że jak na tamte czasy był nakręcony bardzo fajnie i nawet teraz będzie się go Wam oglądało z przyjemnością. To jest mój numer jeden pod względem dat, tak? Drugi film to Mroczne miasto. Jest to film z 1998 roku. Gdzieś koło 2000 roku zaczęły się pojawiać bardzo ciekawe filmy. Była wtedy taka akumulacja. Mroczne miasto pojawiło się rok przed Matrixem, ale tak naprawdę jest to podobny klimat. Też nie chciałabym Wam streszczać tych filmów, bo jeżeli ich nie widzieliście, nie chcę tutaj Wam tutaj zapodawać jakichś spoilerów, żebyście mieli jednak przyjemność z oglądania tych filmów. Mroczne miasto, film jest na początku, znaczy w sumie ogólnie jest dość mroczny na początku, ale nie bójcie się, jest tam światełko i nadzieja. Jest to specyficzny świat, gdzie jakiegoś rodzaju istoty coś tam zmieniają, tak? I ludzie przyjmują role, które są im przypisane. I tutaj się pojawia kwestia wolności, tak? Czy jesteśmy tylko marionetkami w rękach losu, w rękach karmy, czy jakkolwiek to nazwiecie. Tam to jest pokazane pod postacią pewnego rodzaju istot. Czy też mamy jakąś wolną wolę i zdolność kreacji. Film jest bardzo fajnie też nakręcony, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi. Jest klimatyczny. Jest trochę mroczny, ale myślę, że warto go obejrzeć, bo jest tam bardzo ciekawe przesłanie. Chętnie podyskutuję o tym filmie, tylko tak jak mówię, nie chcę streszczać szczegółowo osobom, które go nie widziały, żeby nie spalić zakończenia. Zakończenie jest ciekawe. Numer 3. Zaczynamy rok 1999, więc mamy nasz kochany Matrix. Matrix można oglądać jako film sci-fi, czyli science fiction, czy też sensacyjny film akcji i tak dalej, no ale możemy też grzebać głębiej. Do tego Matrixu i ja się odwoływałam, wiele osób się odwołuje, do tej rzeczywistości, w której żyjemy, że jest ona formą Matrixu, tak? I tutaj jest kwestia, czy
czy chcemy walczyć z tą rzeczywistością, czy możemy w niej jednak jakoś płynąć. Matrix znacie, więc nie będę tutaj, myślę, że znacie, więc nie będę rozwijać tematu, ale myślę, że jeżeli widzieliście go lata temu, bo to już kurczę 17 lat minęło od premiery tego filmu, 19 lat minęło, kurczę, kupa czasu, więc myślę, że jeżeli widzieliście go dawno, warto go sobie odświeżyć, szczególnie jeżeli jesteście na takiej ścieżce rozwojowo-przebudzeniowej, to na pewno znajdziecie tam nowe wątki. Tak? Ja gdy oglądałam go po raz pierwszy, zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, ale jako młoda osoba widziałam tam pewnie zupełnie coś innego niż widziałam teraz, gdy go sobie jakiś czas temu odświeżałam. Matrixy mamy trzy części, ale myślę, że ten pierwszy jest taki najbardziej inspirujący i ma najwięcej do przekazania. Później czwórka, film z tego samego roku, mniej znany. Jest to film Existence Cronenberga. Cronenberg jest bardzo specyficznym reżyserem. Lubi dziwne tematy i taką specyficzną, trochę organiczną realizację. Existence oglądałam tak naprawdę kilka dni temu po raz kolejny. I jest to bardzo, bardzo ciekawy film. Tam też pojawia się wątek alternatywnych rzeczywistości. Tam bohaterowie wchodzą do pewnego rodzaju gry, tylko gdy wchodzą do tej gry, później zacierają się w granice, tak? Co jest jeszcze grą, a co jest rzeczywistością. Film jest stosunkowo krótki, jeżeli dobrze pamiętam, trwa około godziny. Niektórzy uważają nawet, że jest ciekawszy i bardziej inspirujący niż Matrix, choć mniej znany. Myślę, że warto go dopisać do listy filmów, które warto obejrzeć. Chociaż przyznaję, że klimat też będzie lekko mroczny i sama gra, same narzędzie do gry jest bardzo organiczne, ale to też, jeżeli spojrzycie na to z takiej szerszej perspektywy, to też możecie znaleźć tam inne wątki, tak? Ponieważ ta gra jest podłączana do ciała przez coś w rodzaju pępowiny, tak? Więc to jest już też bardzo ciekawy wątek. I myślę, że warto go obejrzeć. Jako taką alternatywę też dla Matrixa, troszeczkę inne spojrzenie. I trochę spojrzenie na to, czym jest ta rzeczywistość, w której żyjemy. I czy wszystko jest takie oczywiste, jak nam się wydaje. Numer 5. Film, który jest, wydaje mi się, że mało znany. Ja go kiedyś oglądałam i teraz sobie go ostatnio odświeżyłam. Film po polsku ma tytuł Znamie. Po angielsku nazywa się Dragonfly. Wydaje mi się, że ta nazwa jest ładniejsza i bardziej adekwatna. Film jest z 2002 roku. Jest to film z Kevinem Costnerem. Jest to coś zupełnie innego niż szybkie science fiction kina akcji. Film ma charakter bardziej obyczajowy, można by nawet powiedzieć, że melodramatyczny, ale jest tam ukazane coś więcej, tak? Jest ukazana warstwa, która jest poza tym, co widzialne i namacalne, tak? To jest ta duchowość, czy jakkolwiek to nazwiemy. Pokazane jest, że ten nasz świat, który my dostrzegamy naszymi zmysłami, jest tylko częścią tej całości, tak? I tutaj też pojawia się temat tych znaków, tych wskazówek, które często nam się pokazują w naszej ścieżce, a które często nasz racjonalny umysł chciałby ignorować. I pojawia się ten wątek podążania za tymi znakami i co z tego wynika. Dla niektórych ten film jest nudny. Mam nadzieję, że tutaj nie spalam, że tak powiem. Film jest nakręcony też już jakiś czas temu, więc jest kręcony w inny sposób, tak? Nie jest dynamiczny, jest bardziej spokojny. Już przyzwyczajeni do takiego kina współczesnego czasami chciałoby się przewinąć parę klatek do przodu, ale myślę, że ten tryb taki wolniejszy, bardziej medytacyjny też pozwala zagłębić się w pewnego rodzaju nastrój.
Więc myślę, że warto. Warto też dla osób, które nie przepadają za kinem akcji. Jest to film o poszukiwaniu siebie, o poszukiwaniu znaków, o otwieraniu się na szersze spojrzenie na rzeczywistość, na pewnego rodzaju duchowość. Bardzo, bardzo przyjemny filmik na długie zimowe wieczory albo jeszcze letnie, bo jak widać jeszcze mamy lato. Więc to byłby film numer 5. Film szósty. Film szósty to Incepcja z 2010 roku, czyli już przeskoczyłam dobrych parę lat. Nie wiem, czy przez 8 lat między Dragonfly a Incepcją było coś inspirującego. Pewnie nie. Przypuszczam, że pewnie będę nagrywała jakąś dogrywkę na temat tych filmów, bo tak jak mówię, to były te, które przychodziły mi na myśl. Te, które wydały mi się inspirujące, ale pewnie też pominęłam wiele filmów, bo wiadomo, filmów się kręci ogromną ilość, jest wiele inspirujących. W każdym razie mamy rok 2010 i tak jak mieliśmy kumulację filmów takich przebudzeniowych w okolicach 2000 roku, to później jest kolejna fala kina tego rodzaju w okolicach 2012 roku, przed tym 2012 rokiem. I tu mamy Incepcję Christophera Nolana z 2010 roku. I tutaj znowu możemy film oglądać jako po prostu film science fiction, film akcji i tak dalej. A możemy zgłębić się bardziej, znaleźć coś tam innego. Film przyjemnie się ogląda też ze względu na takie specyficzne efekty specjalne, które nie są znowu takie przesadzone, jak czasami w filmach akcji. Jest takie fajne zakrzywianie tej rzeczywistości. A tutaj główny bohater zanurza się w świecie snów. Też ostatnio, gdy sobie odświeżałam Incepcję, skojarzyło mi się Incepcja z tą jogą nidrą, którą praktykujemy. Tam pojawia się taki wątek, że ludzie spotykają się, trafiają do takiego lokalu, gdzie ludzie spotykają się, by śnić wspólny sen. I tam jest mowa o tym, że ludzie już zapomnieli, jak to jest śnić. I tam byli jacyś starsi ludzie, którzy spotykali się, by śnić wspólny sen. I troszkę tak jest z tą jogą nidrą, gdy zanurzamy się w taki świat snu, gdzie się zanurzamy w swoją podświadomość i możemy przeżyć coś zupełnie innego. Ale jest też wątek takiego przeprogramowania siebie, tak? Bo w stanie snu możemy zaszczepić w sobie pewne idee. I to też tak robimy właśnie podczas relaksacji, podczas medytacji, podczas jogi nidry. Możemy pracować z tą naszą sankarpą, czyli tak zwaną najwyższą intencją i możemy przepracowywać pewne rzeczy, możemy przeprogramowywać tą naszą podświadomość i zmieniać nasze spojrzenie na świat. Więc warto też spojrzeć pod tym kątem na ten film, nie tylko jako film, taki film akcji przygodowej i tak dalej, tylko żeby spojrzeć na to troszeczkę szerzej. Incepcja na mnie zrobiła duże wrażenie i myślę, że będę jeszcze do niej wracać. Tam jest bardzo dużo wątków i bardzo dużo płaszczyzn, więc można ten film interpretować na wiele sposobów. Też jestem ciekawa waszych interpretacji, może znajdziecie tam coś, czego ja nie dostrzegłam. Więc zachęcam też, jeżeli sięgniecie po te filmy albo już je widzieliście, zachęcam was do tego, żeby komentować pod filmem i dzielić się swoimi wrażeniami. Możecie też dopisywać swoje tytuły, które były dla was inspirujące. Dobrze, Incepcja była numerem 6. Później mamy numer 7. Zaczyna się rok 2011. Numer 7 to film pod tytułem Kod Nieśmiertelności. Jest to film, wydaje mi się, że mniej znany, ale może go widzieliście. Tam jest taki wątek troszeczkę podobny do wątku, który był w Dniu Świstaka. Dnia Świstaka nie odnotowałam, ale możecie go uznać za pewną. Chwileczkę. Daj mi kwiatka.
Dziękuję. Dobrze, wróciłam z kwiatkiem. Myślę, że Dzień Świstaka można też gdzieś tam dopisać do listy rezerwowej. No, kod nieśmiertelności jest podobny wątek jak w Dniu Świstaka, czyli powtarza się pewna sytuacja. Nie będę Wam dokładnie streszczać, o co chodzi, ale jest ciekawa idea właśnie tej powtarzalności, że przeżywamy pewne rzeczy ponownie, żeby inaczej zareagować, żeby coś zmienić, ale też pojawia się kwestia jakiejś decyzyjności, tak? Takiej podróży między światami, że nasza świadomość gdzieś tam się przenosi i my też wybieramy w pewnym stopniu, co chcielibyśmy przeżyć, tak? To też dla mnie była taka inspiracja do postrzegania tej rzeczywistości jako też czegoś innego niż nam się wydaje. Często mówi się o tym, że wybieramy sobie życie, że wybieramy sobie doświadczenia. I tak jak wybraliśmy kiedyś, żeby być w tym życiu, tak samo możemy świadomie wybrać, że chcemy coś zmienić i wtedy tak jakby przeskakujemy do innej, równoległej rzeczywistości, tak jak mówiłam o tym w dwóch punkcie, że gdy się skupiamy, coś tam się zmienia w naszym życiu, jest to jakby, albo być może to jest, jakkolwiek to nazwiemy, przeskoczenie do jakby równoległego wymiaru, gdzie pewne rzeczy będą wydarzały się w troszeczkę inny sposób. Więc myślę, że ten Kod Nieśmiertelności jest też ciekawym, inspirującym filmem. Jest to film częściowo film akcji, ale są też takie wątki bardziej obyczajowe, więc myślę, że jest to film taki w miarę uniwersalny i dla osób, które lubią filmy science fiction, filmy bardziej akcji, ale też dla osób, które lubią się zgłębiać w psychikę bohaterów i w rozwój danej postaci. Więc film myślę, że też warto obejrzenia. Później z tego samego roku film Władcy Umysłów z Mattem Damonem, który jest bardziej znany z takich filmów sensacyjnych. Tutaj się pojawia w troszeczkę innej roli. Film jest bardziej hollywoodzki, od razu będę ostrzegać, że jest bardziej hollywoodzki, jeżeli nie lubicie czegoś takiego. Ale myślę, że warto go obejrzeć. Tutaj się pojawia wątek, możemy nazwać to karmą, tak? Karmą czy przeznaczeniem. Że jest pewna linia, po której mamy iść, gdzieś nam przeznaczona. I tutaj pojawia się wątek, co się dzieje, gdy chcemy zmienić to nasze przeznaczenie, tak? Gdy chcemy, żeby coś zadziało się jednak inaczej, gdy chcemy działać tak jakby przeciw temu naszemu przeznaczeniu, przeciw temu, co zostało zapisane. Więc myślę, że też można ten film oglądać na płasko, że tak powiem, jako po prostu film akcji, przyjemnie skręcony, z ładnie dopracowanymi obrazkami, a można też potraktować go jako metaforę naszego życia, metaforę poszukiwania własnej drogi i wyborów, tak? Co się dzieje, gdy nie chcemy już iść na autopilocie, iść utartym schematem, tylko gdy chcemy wybrać w życiu coś zupełnie innego. Więc myślę, że film też będzie dla Was inspirujący. Dochodzimy do końcówki. Film numer 9 jest to film z 2012 roku, film Atlas Chmur z Tomem Hanksem, jeżeli kojarzycie. Film jest bardzo długi. Ja go pamiętam, oglądałam na raty wieczorami. Atlas Chmur jest bardzo klimatycznym filmem. On tutaj nie daje jakichś jasnych odpowiedzi, ale jest ciekawy wątek takiej cykliczności. Cykliczności jest o tym, że pojawiamy się w tym życiu wiele razy, w tym życiu, na tym świecie wiele razy, w różnych epokach i przyjmujemy różne role i tutaj też ten sam bohater czasami jest kobietą, czasami jest mężczyzną, czasami jest tak zwanym dobrym, czasami jest złym. I te postacie pojawiają się w bardzo różnych czasach, w bardzo różnych kontekstach, ale też na przestrzeni tego czasu widzimy rozwój tych bohaterów. Że czasem ktoś jest wrogiem, czasem ktoś jest przyjacielem, jednak przy tych, nazwijmy to, kolejnych wcieleniach
jest pewien postęp, jest pewna zmiana. Więc to też jest bardzo ciekawe spojrzenie, jeżeli bliska jest Wam koncepcja, że nie zjawiamy się tu jeden raz, to ten film może pokazać Wam troszeczkę inne spojrzenie na życie, na mit wiecznego powrotu, na tego typu rzeczy. Więc myślę, że też warto. Jest to film też bardziej, nazwijmy to, medytacyjny. Bardziej spokojny, tak jak ja mówię, no ja akurat nie mam aż tyle czasu na oglądanie filmów, więc go sobie podzieliłam na kilka części. Oglądałam go po prostu przez kilka dni w kawałkach. Może to też jest sposób, może Wam się uda go połknąć za jednym razem. Film numer 10, i tutaj dobiegamy do końca mojej dzisiejszej listy. Film numer 10 to Interstellar. Film z 2014, Christophera Nolana, czyli autora Incepcji. Dla niektórych Interstellar jest po prostu filmem science fiction, filmem o podróży w kosmosie, o tym, co spotka naszą planetę itd., itd., itd. Więc można go też tak oglądać, ale wątek, na który zwróciłam uwagę i który Wam polecam, jest to bardzo ciekawe ujęcie tematu czasu. I tutaj już do tego wątku też nawiązywałam przy okazji mówienia o ustawieniach Hellingera, o pracy z linią przodków i tego typu wątkach. Pojawia się temat, jak to jest, że my, zmieniając siebie, też wpływamy na losy całej rodziny, tak? Że jak przyszłość wpływa czasami na przeszłość. I tutaj bardzo ciekawym wątkiem, poza tym całym wątkiem kosmicznym, jest ten wątek czasu. Mówi się też o tym, że czas nie istnieje, że czas jest iluzją umysłu. Niektórzy mówią, że czas jest kolejnym wymiarem, że jest czymś zupełnie innym niż nam się wydaje, że ten czas nie jest taki liniowy, jak jesteśmy... Minutka. Jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, jak nas uczono. Więc polecam Wam zagłębić się w tą koncepcję czasu. Jest bardzo fajna, fajna to nie jest odpowiednie słowo, jest bardzo ciekawa i pokazuje też nowe możliwości. Tutaj też mi się od razu przypomina Dwupunkt i to załamywanie tej linii czasowej, jak możemy wpływać, jak możemy zmieniać. Też temat tych znaków, gdy dostajemy jakieś przesłanki, wskazówki, co robić w swoim życiu. Być może jest to przesłanka, nie wiem, ode mnie z przyszłości, tak? Można spojrzeć na to w zupełnie inny sposób, więc ten Interstellar, jeżeli skupicie się na wątku czasu, jest też bardzo ciekawy, inspirujący do poszukiwań, do też innego spojrzenia. Myślę, że to jest chyba pierwszy taki film, który w taki specyficzny i też bardzo plastyczny pokazał właśnie koncepcję czasu, więc to bym dodała do takiej listy obowiązkowej. Chociaż wiem, że nie wszyscy lubią filmy kosmiczne, ale myślę, że warto się przełamać. I jeszcze mam listę rezerwową, którą jeszcze wspomnę. Na liście rezerwowej znalazło się 13 piętro z 1999 roku. Film powstał w tym samym czasie co Matrix i Existence. I tutaj się pojawia też wątek gry komputerowej i alternatywnych rzeczywistości, troszeczkę pod jeszcze innym kątem. Czy ta gra jest grą, czy możemy jakoś na nią wpływać, czy się pojawia ta wolna wola. Film jest mniej spektakularny niż Matrix na pewno, ale z drugiej strony ma dużo ciekawych wątków, więc jeżeli Was wciągnął Matrix, wciągnął Existence, to myślę, że warto zajrzeć na to 13 piętro i zobaczyć jakby kolejną wersję tak naprawdę tego samego, ale pokazaną w troszeczkę inny sposób. Drugim na liście rezerwowym będzie Doctor Strange z 2016 roku. Już kiedyś o nim wspominałam w jakimś innym filmiku. Film jest bardzo amerykański, bardzo hollywoodzki i bardzo sensacyjny. Ale wątek, który się tam pojawia, i jak nie macie siły na takie filmy, możecie się skupić też na tym jednym wątku. Tam jest wątek siły naszego umysłu. Trochę jest tak, jakby
popularny sposób przedstawione, jak działa nasz umysł, taka jakby mechanika kwantowa w pigułce w wersji popkulturowej, ale też bardzo obrazowo tłumaczy pewne rzeczy w bardzo prosty sposób i może ułatwić spojrzenie na pewne rzeczy w inny sposób. I na ten moment ostatni film na liście rezerwowej to Pułapka Czasu, też ostatnio o nim wspominałam. Jest to film z tego roku, czyli 2018, po angielsku Wrinkle in Time. Oczywiście po polsku tłumaczenie jest dosyć dziwne. Film Disneya, film dla dzieci, ale myślę, że dorośli też znajdą coś innego dla siebie. Tutaj jest wątek właśnie podróży między wymiarami, wątek przestrzeni serca i jak to serce wpływa na rzeczywistość i jak wpływa strach. Tak? Jest tutaj jakby też ten dylemat, jak, co się dzieje, gdy kierujemy się strachem, co dzieje się, gdy kierujemy się miłością. Więc te trzy tak na liście rezerwowej, a top 10 jest na takiej liście bardziej obowiązkowej. Tytuły filmów wraz z latami powstania wpiszę Wam w opisie pod filmikiem, tak żebyście mogli je sobie łatwiej zapamiętać i znaleźć, bo wiadomo, że słowo mówione jest słowo mówionym, ale warto mieć wszystko spisane. Więc mamy jeszcze raz numer 1 Niekończąca się opowieść, numer 2 Mroczne miasto, numer 3 Matrix, numer 4 Existent, numer 5 Znamie, numer 6 Incepcja, numer 7 Kod Nieśmiertelności, numer 8 Władcy Umysłów, numer 9 Atlas Chmur, 10 Interstellar i Rezerwacja, 13 Piętro, Doctor Strange i Pułapka Czasu. Wpiszę Wam pod filmem, żebyście mogli znaleźć. Jestem ciekawa Waszych opinii na ten temat, na temat tych filmów, więc zapraszam do komentowania i do dzielenia się, co Wy znaleźliście w tych filmach. I też do podawania innych tytułów, bo tak jak mówię, tutaj się akurat skupiłam na filmach, które mówią o możliwościach naszego umysłu, o innym spojrzeniu na rzeczywistość, takim bardziej magicznym, trochę sennym, trochę o zaginaniu tej rzeczywistości, o takiej troszkę innej wersji, ale jest też wiele innych filmów, więc może też pogrupuję inne filmy w inny sposób. No, możecie też komentować, co byście dodali do tej listy. Więc zapraszam do relaksowania się w trybie filmowym w długie zimowe wieczory i do komentowania i do zobaczenia wkrótce.